Cześć, dzisiaj będzie trochę o pensjach w IT. Na przestrzeni kolejnych kilku lat i jak one najprawdopodobniej będą się zmieniać, nasze spostrzeżenia i to, jak widzimy rynek. Ponieważ profesjonalizacja rynku IT będzie postępować i mimo tego ogromnego stania na rynku IT, to przecież czas weryfikacji i takiego sprawdzam. Dlatego też wydaje się, że pensje w IT zaczną się stabilizować. One w tej chwili są już na dosyć wysokim poziomie w porównaniu do innych zawodów w Polsce. Powiedziałbym, że na bardzo wysokim poziomie nawet, jeżeli porównamy inne branże w Polsce. A co za tym idzie, pozostaje postawić pytanie, jak długo to potrwa. Albo pensje innych branż dogonią pensje IT, albo będziemy mieli tą dużą dysproporcję między zarobkami w IT a zarobkami w innych branżach, którą obserwujemy dzisiaj. Taka dysproporcja nie występuje na zachodzie. Nie ma jej ani we Francji, ani w Anglii, ani w Hiszpanii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani w Niemczech. Oczywiście w IT zarabia się troszkę więcej, ale to nie są tak duże różnice, jakie obserwujemy dzisiaj w Polsce. Tym niemniej nie uważam, że pensje w IT spadły. One raczej przestaną rosnąć i już raczej przestały rosnąć. Dla specjalistów raczej pensje utrzymują się na podobnym poziomie od ładnych 2-3 lat. Raczej nie obserwujemy wzrostu pensji. I w związku z tą profesjonalizacją tego rynku raczej tych wzrostów nie zaobserwujemy. Nie spodziewałbym się tutaj kolejnego rajdu do jakichś poziomów 50, 60, 70 tysięcy miesięcznie, bo taki rajd byłby tylko możliwy, jeżeli Polska stałaby się nowym Silicon Valley, gdzie te pensje są zdecydowanie wyższe i po prostu najwyższe, jeżeli chodzi o w ogóle o świat w IT. Tak samo Szwajcaria tutaj przoduje jedne z wyższych pensji, ale nie tylko Silicon Valley, tak samo Nowy Jork, Seattle, Boston i tak dalej. W skrócie dużym, lokalizacja ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o pensje. Tak samo jest w Polsce. Lokalizacja, pensje w miastach typu Wrocław, Kraków, Warszawa są oczywiście większe niż w miastach typu Grodzisk Wielkopolski. Na kolejne 50 lat raczej przewidujemy utrzymanie się pensji na aktualnym poziomie, ewentualnie drobne wahania związane z jakąś inflacją, deflacją. Nic raczej wielkiego się nie stanie na naszym rynku. Raczej ten wzrost pensji mamy za sobą zdecydowanie. No i teraz raczej należy obserwować, które branże będą jakby utrzymywać te pensje, a w których branżach możemy się spodziewać nawet małego spadku pensji przez... No, to w zależności od tego, jak te technologie, różne technologie będą się przyjmować w tych branżach i jaki będzie odzew tak naprawdę rynku na to, co mamy temu rynkowi do zaoferowania jako kapitał ludzki w Polsce. Bo jeśli nie będziemy mieli zbyt wiele do zaoferowania i nasz poziom w Polsce IT będzie dosyć słaby w jakichś konkretnych technologiach, to oczywiście te pensje zaczną spadać. Natomiast jeśli wykształcimy sobie jakąś elitę światową dosyć dobrą w poszczególnych sektorach, to oczywiście te pensje mogą jeszcze pójść nawet do góry. Ale nie spodziewałbym się tutaj jakichś ogromnych kwot, ogromnych sum, dlatego że obecnie zarobki w IT w Polsce są naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, nawet porównując te zarobki do zarobków za granicą w takich krajach jak czy to Francja, czy Wielka Brytania, czy no może Wielka Brytania nie, ale to też znowu zależy, czy mówimy o pensji kontraktora, czy osoby pracującej na umowie o pracę. Jest oczywiście też bardzo dużo innych aspektów, które się składają na to, czy opłaca się pracować w danym kraju na pensji, czy się nie opłaca. No i dużo aspektów indywidualnych, dla których jakby każde są różne aspekty, dla każdej osoby będą to różne aspekty. Wydaje się, że taki poziom płac w okolicach 25-30 tysięcy brutto na umowie o pracę będzie spokojnie do osiągnięcia i tutaj się raczej niewiele zmieni w tej kwestii. Tak jest nawet dzisiaj. To są całkiem niezłe pensje. Oczywiście po liczeniu podatków to zdecydowanie spada. Na poziomy kontraktorskie będą zależeć od
będą zależeć od tego, jak duże jest zapotrzebowanie aktualnie na dane technologie lub na dane produkty. Ale tutaj globalnie powiedziałbym też, że z moich obserwacji, z moich informacji i wiedzy na ten temat jesteśmy raczej za tą magiczną, za tym pikiem magicznym najwyższych pensji kontraktorskich na świecie, jeżeli chodzi o Europę. W Stanach niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o Europę, jesteśmy po takim, no, po takiej bańce, powiedziałbym, gdzie dzienne pensje kontraktorów mogły oscylować w granicach jakichś astronomicznych kwot. Obecnie firmy, które płaciły te pensje, raczej się zreflektowały. Jest raczej odwrót od tych wielkich pensji kontraktorskich. One cały czas jeszcze istnieją, ale tendencja globalna jest taka, że raczej, no, że raczej dzisiaj nikt nie będzie chciał płacić 2-3 tysięcy euro dziennie za specjalistę, bo po prostu wie, że znajdzie go za połowę tej ceny. A była taka tendencja, że faktycznie firmy potrafiły płacić astronomiczne kwoty za kontraktorów, taki daily rate, no, że były to po prostu już pieniądze astronomiczne, jeżeli chodzi o zwykłą pracę wykonywaną dla pracodawcy. Raczej te czasy nie wrócą, przynajmniej nie zapowiada się, aczkolwiek może się cały czas zdarzyć, że będą pojawią się kolejne technologie, kolejne jakieś specyficzne umiejętności, taki zestaw umiejętności, który może się okazać tak bardzo potrzebny na rynku i będzie tak trudno znaleźć specjalistę, że kwoty rzędu 2-3 tysiące euro dziennie mogą powrócić do łaski i niewykluczone, że tak się stanie. Aczkolwiek na dzisiaj nie widzę takich trendów. Być może coś ze sztuczną inteligencją, jakiś specyficzny rodzaj umiejętności z deep learningiem związany. Być może to wróci, aczkolwiek nie widać tego na razie. Oczywiście tutaj fundusze hedgingowe, sektor finansowy, zawsze te dzienne stawki były tam największe, najwyższe. No to się oczywiście nie zmieni, no ale wciąż, jak mówię, dzisiaj te kwoty są już niższe. No i raczej się nie zapowiada na to, aby wróciły do tych poziomów sprzed tej nazwijmy to wielkiej bańki takiej, chociaż to nie była oczywiście bańka żadna, ale sprzed tego piku. W Polsce natomiast są cały czas duże możliwości, żeby przeskoczyć poziomy płacowe dwukrotnie, jeżeli chodzi o kontraktorów. Głównie z tego względu, że firmy dostają dużo, dużo większe pieniądze, po prostu płacą dużo mniej i mają większe prowizje, no bo nie muszą płacić więcej. Ale jeżeli pojawią się projekty, w których ludzie potrzebni są na już, na teraz i muszą to być ludzie bardzo wykwalifikowani, to myślę, że stawki można naprawdę wysoko negocjować. Do spokojnie myślę do 2-2,5-3 tysięcy złotych dziennie. Jest to cały czas możliwe, da się to osiągnąć. To nie jest oczywiście bardzo łatwe, ale to jest do zrobienia. Te stawki są na rynku i da się to zrobić. No i jeżeli chodzi o takie właśnie nasze przewidywania tych przyszłych płac, no to tak jak mówię, raczej stawki się zatrzymają w Polsce, już się zatrzymały, nie przewidujemy dużych wzrostów wynagrodzeń, raczej te poziomy właśnie około 25-30 tysięcy brutto dla tych topowych specjalistów, jeżeli chodzi o pensje brutto. No i pensje kontraktorskie, tam cały czas można wyciągnąć dużo więcej. Było można, teraz można i będzie można na pewno w przyszłości, więc to jest bardzo dobra ścieżka, szczególnie dla tych najlepszych, którzy nie boją się zmiany pracy i jakby nie mają problemu z tym, że trzeba przychodzić rozmowy rekrutacyjne, do czego akurat my właśnie staramy się przygotowywać ludzi i raczej dobrze nam to idzie. No ale właśnie dla tych najlepszych te pensje kontraktorskie w granicach spokojnie 20-30 tysięcy netto miesięcznie, one cały czas czekają, a nawet więcej, 40 tysięcy. Więc to nie jest problem. Takie pieniądze można spokojnie na rynku zarobić. Dla specjalistów oczywiście. No i tutaj jest kwestia tego, że trzeba potrafić przejść rozmowy rekrutacyjne na te najlepsze kontraktorskie stanowiska, co nie jest wcale takie proste. I szczególnie w tych najlepiej płatnych projektach uwierzcie mi, że to nie jest tak, że przychodzicie sobie z dnia na dzień i przechodzicie taką rozmowę.
to wymaga gruntownego przygotowania i solidnej wiedzy. To chyba tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, hej!